Wszystko, co robi narcyz, jest zaprojektowane tak, by uzyskać, by wyciągnąć z ciebie jakąś reakcję. Twoja reakcja to pokarm dla narcyza. Narcyz żywi się twoimi reakcjami. Jeśli przestaniesz reagować, to narcyz oszaleje. To doprowadzi go do szaleństwa, do obłędu. Stanie się tak, ponieważ narcyz żywi się twoją reakcją. Bez twoich reakcji narcyz będzie usychać. Będzie pozostawiony na śmierć głodową. Ile jesteś w stanie wytrzymać bez jedzenia? Jeśli chcesz się zemścić na narcyzie, to po prostu przestań reagować. To doprowadzi go do szaleństwa.